ojcowie i bracia Bernardyni z ojcem prowincjałem i z księdzem rektorem. Drodzy bracia kapłani z księdzem dziekanem, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, drodzy bracia diakoni. Dziś w sanktuarium kalwaryjskim przeżywamy wielki dzień. Oto czterech naszych braci diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. To niecodzienne wydarzenie wszyscy przeżywamy z radością. Ich kochani rodzice, krewni, współbracia zakonni, seminarium, przyjaciele i my wszyscy, rodzinie bernardyńskiej, a także Kościołowi Świętemu przybędzie czterech nowych kapłanów. Drodzy diakoni, po wielu latach formacji zakonnej, po 6 latach studiów filozoficznych i teologicznych, przyjmujecie święcenia kapłańskie, aby wobec ludu Bożego podjąć szczególne zadanie. Stajecie się, jak określają to dzieje apostolskie, presbiterami, presbiteroi w języku greckim, czyli starszymi ludu, choć jesteście bardzo młodzi. W tym sakramencie Duch Święty obdarza was darami. Zostajecie ubogaceni Chrystusowym kapłaństwem. Otrzymujecie dzisiaj ten sam sakrament, jaki otrzymali apostołowie podczas ostatniej wieczerzy, w łączności z Eucharystią, która wtedy została ustanowiona. Stajecie się kapłanami, czyli szafarzami tajemnic Bożych, a zwłaszcza największej tajemnicy, którą jest Eucharystia. Stajecie się stróżami Eucharystii, albowiem sprawowanie Eucharystii jest największą i najświętszą czynnością kapłana. 2 dni temu przeżywaliśmy niepowtarzalną uroczystość Bożego Ciała. Mamy przed oczyma procesję eucharystyczną i najgłębszą cześć wszystkich wierzących wobec tej tajemnicy obecności. Będziecie służyć Bogu i służyć ludziom, aby w nich kształtować świadomość dziecka Bożego i wychowywać sumienia przez posługę w sakramencie pokuty. Będziecie prowadzić ludzi do Chrystusa, głosząc dobrą nowinę o nieskończonej miłości Boga do ludzi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego, mawiał święty Jan Wianney. Abyście byli kapłanami na wzór serca Bożego, musicie sami osobiście o to się nieustannie troszczyć. A więc za wzorem apostołów bądźcie prawdziwymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Niech będą wam bliskie także wzory świętych
dźwigającego krzyż, jak święty Franciszek z Asyżu, jak święty Antoni Padesu, jak również święty brat Albert, który jest patronem obecnego roku w Polsce. Miłość Chrystusa przynagla nas, wołał święty Paweł Apostoł. Jeśli jesteśmy porwani przez miłość Chrystusa, będziemy w stanie pokonywać wszelkie przeciwności, jak święty Paweł, w przekonaniu, że wszystko możemy uczynić w Nim, który nas umacnia. Święty Antoni Padeski w jednym z kazań mówił: kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia różnymi językami. Różne języki to różne sposoby świadczenia o Chrystusie, a zatem pokora, ubóstwo, cierpliwość, posłuszeństwo. Przemawiamy nimi wtedy, gdy inni widzą je w nas. Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny. Świat dzisiaj oczekuje i potrzebuje dobrych kapłanów, kapłanów według serca Bożego. A kapłan to vir orationis, to mąż modlitwy. Ojciec święty Jan Paweł II napisał kiedyś: modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się przez modlitwę. Staropolskie przysłowie mówi: jaka jest modlitwa, takie jest życie. Im więcej miejsca poświęcimy modlitwie, tym bardziej będziemy świadomi, że nasze życie się przemienia i ożywia je siła miłości Bożej. Tak było w życiu świętych, tak było w życiu świętej matki Teresy z Kalkuty, świętego brata Alberta. Święty Jan Paweł II poucza nas: kontemplowanie Chrystusa w naszym życiu nie prowadzi nas do wyobcowania z rzeczywistości, lecz powoduje, że jeszcze bardziej uczestniczymy w sprawach ludzkich, ponieważ Pan, przyciągając nas do siebie w modlitwie, pozwala nam być bliżej każdego brata w Jego miłości. A Duch Pocieszyciel, którego wzywaliśmy u początku dzisiejszej liturgii, wszystkiego was nauczy, co podkreśla święty Paweł Apostoł w liście do Galatów. Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem Ducha jest miłość, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Moi drodzy bracia i siostry, we współczesnej rzeczywistości, jeśli będziemy postępować zgodnie z duchem świata, grozi nam postawa, że będziemy ufać tylko w skuteczność środków ludzkich, a tymczasem jesteśmy wszyscy wezwani do odkrywania i dawania świadectwa mocy Boga, która opiera się na modlitwie, dzięki której wzrastamy
naszego życia do życia Chrystusa. Tak napisał kiedyś święty Jan Paweł II. Trzeba nam więc bliskości z Jezusem, aby nie ulec zeświadczeniu bliskości z Jezusem. Trzeba mieć w sobie życie Boże, aby przekazywać prawdę wiary. W nauczaniu trzeba mówić o Bogu, mówić o Chrystusie Panu z miłością, jak mówi matka z miłością o swoich dzieciach. Przeczytałem kiedyś w przewodniku katolickim świadectwo profesora w Uniwersytecie Poznańskim, wyznania koptyjskiego, wierzący człowiek chrześcijanin. Koptowie są bardzo prześladowani w Egipcie przez muzułmanów. Otóż ten pan profesor, pracujący obecnie w Poznaniu, tak mówił: my, Koptowie, na serio wierzymy, że kiedy rozmawiamy między sobą, Jezus jest wśród nas obecny. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy lud, który żyje wiarą. Pamiętamy słowa apostołów wypowiedziane do Pana Jezusa. Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą. Każdemu z Was, moi drodzy bracia diakoni, Pan Jezus zadaje pytanie, zwłaszcza dziś: czy miłujesz mnie bardziej niż inni? Pamiętamy, jak odpowiedział święty Piotr, świadomy swojej słabości i błędności. Trzeci raz zadane pytanie: czy miłujesz mnie bardziej niż inni? Spowodowało, że wzruszony Piotr powiedział nad jeziorem Genezaret Panu Jezusowi: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. A nasz genialny pisarz Henryk Sienkiewicz w powieści Quo Vadis ukazał Piotra już w Rzymie podczas prześladowań Nerona, kiedy stał się ukrzyżować z miłości do Chrystusa. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Moi drodzy siostry i bracia, testamentem z krzyża dał nam Pan Jezus Matkę słowami: oto Matka Twoja, skierowanymi do ucznia Jana. Abyśmy za wzorem świętego Jana wzięli ją do swego życia i zawierzyli jej macierzyńskiej opiece. Tak czynili święci. I tak uczynił wierny pielgrzym do tego kalwaryjskiego sanktuarium święty Jan Paweł II w całym swoim życiu potwierdził to wezwanie. Totus tuus. Cały Twój, o Maryjo. Drodzy bracia diakoni, bardzo Wam życzę pod opieką kalwaryjskiej Matki. Życzę wielkiej przyjaźni z Chrystusem Panem. Traktat o Bogu piszcie w swoim życiu z radością i miłością. Pokój i dobro. Ojciec święty Franciszek jakże mocno, prawie w
każdym przemówieniu podkreśla. Z Chrystusem serce ludzkie nigdy się nie starzeje. Życzę wam, abyście przez całe życie mieli młode serce, zawsze gotowe miłować Boga i służyć bliźnim. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, kapłanów, ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.